Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mam dla Was trochę moich inspiracji. Inspiracji w sumie na Dzień Babci i Dziadka. Chociaż prace są takie uniwersalne, że nadają się na każdą inną okazję. Ostatnio widzieliście dwa czekoladowniki takie personalizowane typowo dla babci i dziadka. Był napis. A tutaj mam w sumie personalizowane tylko pudełko na razie z napisem. Tam jeszcze będą napisy dołożone specjalnie dla kogo, bo tam pewnie to będzie dla babci. Tutaj też kolejna babcia, więc a tu mamy dla dziadków, chociaż tak naprawdę dla samej babci czy dla samego dziadka też by pasowało, bo w środku można zmieścić czekoladki te Ferrero Rocher, więc słodkości pasują dla każdego. Pudełko to jest gotowa baza z Goodbooksa, troszeczkę zmodyfikowana, bo tutaj zrobiłam takie zamykadło i tu jest magnes. Przepraszam za moje dzieci w tle, gdzieś tam się wygłupiają. Papiery to Scrap 8. Kwiaty z Foami Rano, z wykrojnika Rosalia i takie małe to są fiorynki pasujące do Rosalii. Do tego mamy takie stempelki tutaj w środku zrobione ze stempli z Agaterii. Tekturka to jest chyba, wiecie co? Jak dobrze pamiętam, to jest fabryka Weny, to jest stara tekturka, którą kiedyś była w zestawie. Chyba Kasia Gruszak z Crapcade miała dawno temu, myślę, że to było jakieś 5 lat temu, w zestawie takim warsztatowym i mi została taki kawałek tej tekturki. Znaczy one były takie właśnie połówki i tą tekturkę wreszcie wykorzystałam. W środku jest oklejone, nie ma jeszcze życzeń, nie ma jeszcze czekoladek, ale będą. Dobra, następne to jest serducho. Serducho to jest wycięte z wykrojników Fiori Agnieszki. Mam tutaj pod ręką, mam tylko tą większą część, nie wiem gdzie jest ta mniejsza, pewnie gdzieś tutaj na stercie rzeczy, które obok nie leżą. Dlatego nie będę szukać na siłę. Ten wykrojnik środek jest taki cały, bo tutaj mamy takie przeszycia. Będzie to widać, ale na pewno znacie ten wykrojnik. I ja też wykroiłam z tektury serce. Serce z takiej tektury cienkiej. Taki, nie wiem, może do 1,5 mm chyba tam ta tektura miała 1,2, więc ten wykrojnik prawie wycina serce w takiej tekturze. Tam delikatnie gdzieś musiałam sobie dociąć nożyczkami, ale to tak delikatnie, bo nie do końca przejechałam tylko raz maszynką i wycinało, więc jakbym może przejechała w jedną, w drugą stronę i może jeszcze zawróciła, to by wyciął w całości, ale już nie chciałam męczyć ani wykrojnika, ani maszynki. Więc to jest tektura oklejona z obydwu stron papierem skrapowym. To jest też kolekcja od Scrap 8. To jest kolekcja Romantika. I w tej chwili wydaje mi się, że ona jest już w wyprzedaży, więc zaglądajcie do sklepu, bo tam są końcówki kolekcji w dobrych cenach. Papiery z tych starszych kolekcji, więc można się zaopatrzyć właśnie w tą kolekcję Romantika. Kwiaty oczywiście z wykrojników Fiori, to jest chyba Amelia, a to jakieś tam fiorinki, nie pamiętam które. Wstążka Old Fashion Ribbon. Znowu świeci się, błyszczy tą farbką złotą, tą tak jak w poprzednim pudełeczku. To jest taka farbka, ja ją kupiłam właśnie w sklepie Scrap 8 i naprawdę jestem nią zachwycona. Tutaj jeszcze pod spodem jest kawałek koronki, chociaż już prawie
prawie nie widać tego kawałka. No i tutaj mamy miejsce na zdjęcie. To jest kawałek bermaty. Tak, miałam taką tekturkę, nie wiem nawet skąd, właśnie w kształcie ramki. Oklejona jest papierem skrapowym, że tam takie małe zdjęcie wejdzie. Ja myślę, że tutaj z tyłu dam albo takie, wiecie, jak są plastry, nie plastry, tylko tak, żeby przykleić, nie robić dziur w ścianach, tylko przykleić ten taki rzep i można by było do ściany to przykleić, albo dać magnes, taką matę magnetyczną i do lodówki. Też fajnie będzie to wyglądało. I właśnie teraz mam w planach zrobić z dzieciakami w przedszkolu tego typu serca, oczywiście nie z takimi bogatymi kompozycjami. Bo wiecie, bym chyba zwariowała, gdybym miała zrobić tyle kwiatów. Wstałam rano, zresztą dzieciaki, i kleję na gorąco takie dzieciaki 6-letnie, no to niekoniecznie, a ciężko kwiaty wstałam rano przykleić na coś innego. Więc na pewno one będą tam twórczo się wyżywać z cekinami, pewnie jakimiś skrapkami. To będzie ich praca, ale będą to właśnie takie serca, więc wycinam, wycinam, wycinam. Mam już prawie połowę. Jeszcze przede mną dużo do wycinania. Wykrojnik działa dalej. Mam nadzieję, że nie ucierpi na tym, ale myślę, że efekt takiego serca z zdjęciem wnuka bądź wnuczki będzie fajny. Dobra. Teraz tu coś rozwalę, bo wiecie, to jest ładnie, pięknie, a w koło niekoniecznie, ale nie musicie oglądać na szczęście mojego backstage'u. Kolejne to jest pudełko na Merci. Ono jest oklejone, tu jeszcze będzie też doklejony papier skrapowy, tak samo tutaj w środku, na tym kółeczku. W środku mamy miejsce na Merci. Tutaj prawdopodobnie dam życzenia. I tutaj będzie też dla kogo to pudełeczko. Tu mamy miejsce na takie małe zdjęcie. To jest pewnie połówka tego, mniej więcej tak połówka tego 10 na 15. Więc myślę, że też fajny sposób na zapakowanie słodkości. Kolekcja to Scrap and Me. Nie pamiętam nazwy. Nie wiem, Bright and Soft chyba. Tak mi się wydaje. I tutaj oczywiście kwiaty Fiori. Tu jest Kamila. Tutaj fiorinek dużo. Tekturka to jest miszmasz papierowy. Taki, ona jest taka w całości. Myślę, że fajnie tu się wpasowała w kompozycję. I w sumie tyle. Kwiaty mówiłam, kolekcja mówiłam i tekturka mówiłam skąd. Więc myślę, że tak naprawdę też to można gdzieś powiesić, jak tu się da, klejsterek. A do środka oczywiście zamiast czekolady można też powrzucać zdjęcia. I też będzie super prezent. No i ostatnia rzecz. To jest taka mata. To ma. O, znalazłam wykrojnik. Patrzcie. Przykleił się. Ja pewnie bym go po prostu z tym oddała, jakbym nie zauważyła. Czyli mamy drugą część serca. Jupi. Z tyłu jest przyklejona mata magnetyczna. Tu mamy taki notesik. Ja te notesiki kupiłam chyba w Kauflandzie. Zdarłam z nich okładkę, bo ona taka pomarańczowa była. I okleiłam papierem skrapowym. To jest, na pewno ramka jest z kolekcji jakiejś ze Scrap 8. A tutaj wykorzystałam, miałam tylko jeden taki arkusz gratisowy. To jest na pewno kolekcja z Craft O'Clock. Taka jedna z nowszych, chociaż teraz już są kolejne jakieś nowe, chociaż
To jest taka tafta pasująca do starej kolekcji, takiej fioletowej z dziewczynkami, takimi przyjaciółkami. Nie pamiętam nazwy ani jednej, ani tej starej, ani tej nowej kolekcji, więc, ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. Więc ja tutaj mam sztukowane, trochę tu widać, że gdzieś tu się łączy, ale myślę, że to nie wygląda źle, bo tu jest ten jeden pasek, część jest przeklejona tu, a tutaj jest ten tak jakby dół gdzieś tam posztukowany, połączony, czyli kombinacja totalna, ale myślę, że z takich resztek papierów bądź właśnie takich pasków gratisowych, tych 15 na 30 też już można coś zrobić. Nie miałam żadnych elementów do wycięcia, ale tu jest taka piękna kompozycja, którą uzupełniłam kwiatami z foami ranu i tutaj znowu królują kwiaty z wykrojników Fiori. Listki też są z foami ranu. To jest porościnna chyba dalia, ale teraz nie pamiętam. Zdjęcie można włożyć tutaj. Tu trzeba podnieść to i włożyć tutaj sobie z boku, bo tak od góry nie bardzo mi pasowało. Od dołu bałam się, że będzie wypadać, więc stwierdziłam, że tutaj z tej prawej strony będzie najwygodniej. Dobra, nagadałam się, nagadałam. Jeszcze prawdopodobnie będzie pudełeczko na te czekoladki, jeszcze jedno, ale to pewnie dogram do tego filmu i wrzucę w całości. A na chwilę obecną dziękuję Wam pięknie. I tak jak obiecałam, wykonałam jeszcze jedno pudełko. Pudełko dla dziadków. Pudełko jest z kolekcji, tak jak to serce, które widzieliście, z kolekcji Romantika od Scrap 8. Znowu jest trochę przerobione, czyli tutaj mamy zamykanie na taką klapeczkę. W środku oczywiście jeszcze nie ma czekoladek, ale są już wklejone życzenia. Tutaj mamy właśnie magnes. A na wieczku taka delikatna w sumie kompozycja. Mamy elementy wycięte z kolekcji, kilka kwiatków z foami ranu. Te maluszki są na drucikach takich florystycznych, dlatego można je sobie tak właśnie fajnie podnieść. Tak samo te gałązki, widzicie, one tutaj są sztywne, dlatego że ja pod spodem też podkleiłam je właśnie drucikami florystycznymi. I spokojnie one, wiecie, jak są do końca podklejone, to wtedy można sobie je tak wyginać i formować. Także tak jak nam pasuje, nie trzeba podklejać żadnymi tam kosteczkami i można zrobić taką kompozycję 3D. Dobra, to chyba z prac takich dla babci i dziadka wszystko, co chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że kogoś zainspiruję, chociaż ten film pewnie wrzucę tak bezpośrednio przed dniem babci i dziadka, bo ja to jestem ciągle w niedoczasie. No ale mam nadzieję, że ogólnie takie pudełeczka i takie ozdoby na inne okazje również wykonacie. I jak zwykle dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za to, że jesteście tutaj, że komentujecie, oglądacie. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się trochę być bardziej aktywną na YouTubie i tak to wszystko bardziej ogarniać. Trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że będzie więcej filmów typu tutorial albo po prostu robimy kartkę albo robimy coś tam. Mam nadzieję, że wam się spodobają te moje filmy kolejne. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do następnego filmu.